A, Baz, jak dobrze, że jesteś. Gdyby nie ty, to spadłabym i poczuchałabym sobie kłaczki. Masz tu nagrodę za swoją odwagę. Tylko coś z dupy ta nagroda, wiesz? Ach, jest jeszcze coś, coś powinienem wiedzieć. Moja siostra zniknęła jakiś czas temu i nie mogę jej nigdzie znaleźć. Myślałam, że będzie w kuchni, ale jej tu niestety nie ma. Słyszałam jakieś beczenie dobiegające z piwnicy, ale boję się tam iść. Sprawdziłbyś to? Proszę cię, Baz, proszę, proszę, proszę! Dobra! Skoro tak ładnie prosisz... Dobra, żebym teraz nie spadł. Okej, okay, hop, 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 chwila skupienia. Oj! A, takie coś. Oj! Oj, 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 nie, nie, nie! I od nowa, i od nowa, i od nowa. A mogę gdzieś przechować ten... cały mój stawik gdzieś? Dobra, wypiję parę butelek wody. Zaoszczędzę sobie trochę miejsca, może jakiś potek będzie po drodze. Dobra. Jeszcze jedno. Oj, sorry. Tak w ogóle widzę, że niby mam rękawice z laserem, ale coś z niej nie korzystam jakoś specjalnie. Op, op. Dobra. Jest git. Oj, oj. Fuck. Dobra, nie będę się wypowiadał więcej na temat uprising. Bo już... No, sami wiecie! Przynajmniej jest... Checkpoint i... Zwiecha. Oj, oj, nie, nie, nie! Nie no, uwielbiam to po prostu. Kiedy w najważniejszym momencie w połowie skoku gra ci się zwiesi... I ostatecznie po odlagowaniu wylądujesz gdzieś... jakieś 50 metrów niżej. Dobra, op. Teraz tu, tu. Dobra, jakie mam oczekiwania na 2013? Może teraz do tego przejdźmy. Okej. Okay. Oczekiwam, no, tak naprawdę czekam na 6 gier. No i cóż, oczywista oczywistość jako pierwsza GTA 5, która jak dla mnie, no, zapowiada się na naprawdę ciekawą produkcję. Być może na najlepsze GTA w historii. I widzę, że mamy tu pajęczyny. Z chęcią bym trochę podniszczył, ale nie. Oj, oj, oj. Moneta kolejna. Come on. Okay, GTA 5, które się właśnie zapowiada na najlepszy GTA w historii. Jakby jeszcze miało wymagania na poziomie Max Payne'a trójki, no to już w ogóle miodzio. Uj, widzę tu kolejne. Nic tu nie ma! No niestety. Pech. Trzeba się wrócić. Z chęcią bym nieco naprawił to, ale są zasady, których nie należy łamać. Epic trolling like a peach. Dobra. Tu może promnimy sobie pochodnie. Jezus. Nie no, w sumie zrobiliśmy znacznie większy postęp w mapce niż poprzednio. Może tu jakieś przejście albo coś? Z drugiej strony. I może coś tu? Okej, okay, nic nie ma. Wybornie. Rozumiem, że drabinki nie ma. Dobra, schodzić, nie schodzić, schodzić, nie schodzić. Dobra, ciekawość mnie będzie żerała, może... Po nagraniu sprawdzę, wyrzucę screena. Okej. Dobra, chyba jednak trzeba tam przejść. Bo widzę, że... drogi... przejścia nie ma. Ślepa uliczka, koniec gry! Pozdro dla kubatych.
Okej, skrzyneczka kolejna. Okej, a poza GTA 5, na co ja jeszcze czekam? Co mnie ciekawi? Nie no, na pewno będzie jeszcze Tomb Raider, który ma już wyjść podobno w listopadzie. Nie, kurde, w lutym! Jezu, już mi się nawet miesiące mylą! I co ja teraz mam zrobić? No co, powiedzcie mi. Żeby jakiś checkpointik chociaż był. Dobra, wiecie co, dokończę gry, które chciałbym zagrać właśnie w nadchodzącym 2013 roku. Okej, to tak na szybko. Na pewno GTA 5, na pewno Tomb Raider. W ogóle ciekawy pomysł. Dość spora odmiana. Z katakumb się przenieść do dżungli, a przygodę zmienić na przetrwanie. Tylko ciekawe, ile będzie tam w tym przetrwania. Oj, oj, aj, aj. Cóż, na pewno będzie jeszcze SimCity. No cóż, lubię bardzo strategie ekonomiczne. Tak, albo City Buildery, jak kto jak woli. Okej, będzie jeszcze... Okej, na tej liście na pewno się znajdzie jeszcze The Elder Scrolls Online. No cóż, Skyrim w zeszłym roku mnie urzekł. Naprawdę. Zasłużył sobie na tytuł gry roku. Tu głęboko, tu fabułą, to tym wciągają. To tym. No, to też nie wiem, jak to nazwać. Tu by się checkpoint przydał. Może tu coś. Op, op, op. Chętnie bym najchętniej. Najchętniej to bym przeszedł po prostu przez te pajęczyny. I oczywiście. Nie w tę mańkę skręciłem. Dobra, przejdźmy tu. Jeśli tylko będzie mi dane... Dobra, tutaj byłem, ale się zmyłem. Jakieś rozwidlenie gdzieś albo coś? Chyba tu. O. O. Byłem tu. Dobra, gdzie to? Czyli tu mamy obadane. Opa. Jezu. Niby takie coś, niby. Dobra, już wam wymieniłem cztery gry. Co jeszcze tam miałem? Na co ja jeszcze? Tak. Dobra, pójdźmy najpierw tędy. Prosta droga do skrzynki. Której więcej punktów. Okej, jeszcze miałem takie dwie produkcje. Nie no, był... No nie no, w sumie jeszcze Watch Dogs. To też mi się taka... Bardzo ciekawy, oryginalny pomysł. Wydaje. O, kolejne rozwidlenie. Oznaczmy sobie tu. O. Czekaj, może... Tu nie? Tu nie? O, ładnie. Idzie już coraz lepiej. A tymczasem się okazało, że to droga tylko do skrzynki. Kurde, w sumie wyjdzie całkiem długi materiał z tego co widzę. Już nagrywam jakieś... No, powiem tyle, że dość długo. Ajajaj. Dobra, przejdę ten labirynt. Kurde, a ta szósta produkcja to... Nie pamiętam, to... Dobra, nie przypomnę sobie chyba jednak teraz. Nie no, ale... Jeśli chodzi o jeszcze inne jakieś gry, to... Czekam na... Zwiecha kolejna! Hello! Można się odwiesić? Dziękuję. Okej, tu widzę, że będzie ciężko z tematem. I dobra, wiecie co? Nie powinienem tego robić. Checkpoint, dzięki Bogu!
Nie będę się już musiał męczyć. Ale okej. Okay. Ogólnie jeszcze czekam na jakieś informacje o nadchodzącym Need for Speedzie, Battlefield 4. Gravi chyba chce zasugerować, że już za długo nagrywam. Wiecie? Halo? Okej, okay, już jesteśmy z powrotem. I teraz, tylko zbierzmy tą monetę. I ogólnie, czekam jeszcze na informację o nadchodzącym Need for Speedzie od EA Ghost. Pizza Planet. Ustawmy sobie tu checkpoint. To była winda?! Ty trolu! Okej, okay. Gra się znowu zawiesiła. No niestety. Ale dobra, jeszcze... Dobra. To będzie już dane mi dokończyć? Battlefield 4, Need for Speed? Half-Life 3? Jezu, gro, dlaczego mi to robisz? Przysięgam, już skończę nagrywać. Tylko daj mi to proszę zrobić. No niestety, jestem w tym momencie zmuszony przerwać materiał. Na szczęście wszystko to, co miałem wam powiedzieć, już zdążyłem przekazać. Nie no, zostaje mi jeszcze tylko podziękować wam za obejrzenie tego materiału. Ewentualne podzielenie się waszą opinią, co wam się najprzyjemniej grało, w co najmniej. Czy się zgadzacie? Zachęcam was oczywiście do dyskusji, komentowania, rzetelnego oceniania filmu. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku Toy Story 2 oraz innych serii. Cześć!